Hej, hej. Będziemy sobie zaczynać. Ja się popodłączam. Poczekam sobie, aż podłączacie. Dajcie mi znać, czy wszystko widać. Czy wszystko słychać? Cześć Basiu, widzę, że pierwsze osoby już są. Cześć Basia, witaj. Trzy Barbary. Super. Dajcie mi znać, czy wszystko widać i słychać. Cześć Magda. O, cześć Magda. Cześć Ania, Agatka. Hej wam wszystkim. Będziemy sobie dzisiaj robić karteczkę i tak jak pisałam w tytule wydarzenia, to będzie w sumie kartka na dowolną okazję. Bo tak naprawdę, jeżeli zamienimy sobie to kółeczko tu u mnie IHS na dowolny inny motyw, to stanie się to kartka na inną okazję. Cześć Jola, cześć Ewelina. Dzięki Magda. Ach, dzięki Iwonko, wszystko widać i słychać, piszecie. Hej Daria, hej Emilia. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Może ja wam pokażę dobrze już znaną wam kolekcję papierów, z której dzisiaj będziemy korzystać. Kolekcja Afternoon Sky. Najnowsza kolekcja Scrap and Me. Jola pisze, że na bierzmowanie potrzebuje. No i super. Hej Ania, hej, hej, hej wam wszystkim. Na tyle okładki mamy te rameczki w kołach i w kwadratach. No i ptaszki, motylki. Arkusz numer 1. Nie będę już się wgłębiać i opowiadać wam o tej kolekcji, bo dobrze ją na pewno znacie. Szybciutko sobie ją tylko obejrzymy. Ten motyw mi się tu bardzo podoba. Z tego arkusza będę dzisiaj korzystać. To jest arkusz numer 5. I będę wycinać tutaj z tej jaśniejszej części. To będzie moja spodnia warstwa tutaj na kartce. Ominę te kwiaty. I będę wycinać z tej części arkuszu. Cześć Agnieszka. Cześć Ewa. Ok, arkusz numer 6, z arkusza numer 7 też będziemy korzystać i z niego będziemy robić tą drugą warstwę, tutaj tylko widoczna jako taka obwódka. Arkusz numer 9, mam takie ścinki, wiecie, po spociętej już kolekcji i prawdopodobnie z tego arkusza numer 9 później wytnę sobie kawałek na tył kartki. Arkusz 11 i 12 i z tej 12 też dzisiaj skorzystam, ale zobaczycie, mam same takie ścinki poprzygotowane. Odkładam sobie to gdzieś na bok, słuchajcie. No niech tutaj będzie. Co będziemy jeszcze potrzebować? Oczywiście będziemy potrzebować papier bazowy. No i zobaczcie, to są moje takie ścineczki. I z nich będę korzystać. I tu mam jeszcze takie... To jest właśnie ten arkusz numer 9 i sobie myślałam, że z niego może wytnę na tył kartki. Tu jest kawałek arkusza numer 5 i stąd tu ze środka też będę wycinać na pierwszą warstwę kartki. Ok, odkładam sobie to na bok. Najpierw przygotuję sobie bazę. Moja baza ma 10,5 cm szerokości. O, szukałam linijki, jest. 10,5 cm szerokości. I 14,5 cm jest wysoka. No i słuchajcie, to zależy, czy wy chcecie, żeby wasza baza otwierała się w ten sposób, tak jak książeczka, czy tak do góry. To tak sobie docinacie oczywiście papier bazowy. Ja będę potrzebować jedną kartkę, więc pozostałe odłożę na bok. Daleko ich nie odsuwam, bo wiecie, zawsze się coś może krzywo uciąć. To co, jak robimy? Hej Ania!
Otwieraną w bok czy otwieraną w do góry? Cześć Sylwia, cześć. Super papierki, no. To może zrobimy sobie otwieraną kartkę do góry. Czyli przycinam papier na 10,5 cm. Do góry piszecie. I w bok, i są podzielone zdania. Ja przycięłam ją w ten sposób, czyli będzie otwierana do góry. Gilotynę na chwilę odkładam na bok, sięgam po trymer. Muszę sobie tutaj to ramię otworzyć. Słuchajcie, dzisiaj jestem w nowym miejscu i trochę się tu połapać nie mogę. Przegonili mnie z mojej miejscówki. No i biguję papier. A4 ma 29,7 cm, no to tak na 20, na 14, trochę więcej niż 8 sobie to biguję. Dobra, zbigowane. Cześć Iwonko. Przykładam równo, coś mi się krzywo zbigowało, zaraz to będę musiała poprawić. Ostatnio zauważam, że mi moja gilotyna trochę zjeżdża. Nie jest to dużo, ale wiecie, to jest widoczne później na pracach, więc teraz sobie wyrównam tą bazę. Nie chciałabym Wam tu głową wejść, ale trudno, jak się zdarzy, to wybaczcie. I tu jest w sumie równo. Dobra. Bazę kartki mam zrobioną. Może papier krzywy? Tak, to też mi się już zdarzyło. Wiesz co? Grażynka pisze, że może papier krzywy. Faktycznie zdarzyło mi się, że miałam krzywy papier. Ale w sumie nie sprawdziłam teraz. No i tak jak mówiłam, na szerokość moja baza ma 10,5 cm, na wysokość ona ma 14,8. No i dobra, słuchajcie, chciałabym Wam tylko przypomnieć, na pewno widzieliście już na profilu Scrap and Me plakat, że Scrap and Me obchodzi swoje 9 urodziny. Marka Scrap and Me ma urodziny i z tego powodu macie darmową wysyłkę przy zakupach od 75 zł i pierwsze 30 osób, które zrobią zakupy w sklepie, otrzymają taki super pierniczek w kształcie motylka, także warto. Cześć Róża. Dobra, nie ma co czekać, będę sobie docinać już pierwszą warstwę, a później za chwilę pokażę Wam jeszcze, jakie dodatki przygotowałam. Pierwszą warstwę wytnę sobie z tego arkusza, więc najpierw zastanawiam się, tak chyba w tą stronę, najpierw zetnę sobie ten kawałek tutaj niebieski, bo nie chcę, żeby był niebieski, żeby moje tło było niebieskie. No i teraz odznaczę sobie tutaj ołówkiem, przykładam do bazy. Cześć Ania! Przykładam do bazy i zaznaczam ołówkiem, w którym miejscu będę to cięła. Najpierw po długości. I teraz na wysokość tutaj. Gilotyny jeszcze daleko nie odstawiam, bo w razie czego trzeba będzie poprawiać. Ja bym to o dosłownie pół milimetra jeszcze skróciła. Ok, powinno być dobrze. No jest super. Te ścinki sobie odkładam na bok. Marta pisze, że póki co na odwyku zakupowym. O matko. Nieźle. No dobra, słuchajcie, mamy pierwszą warstwę. Tak jak mówiłam Wam, tył sobie okleję później. Zobaczę po prostu z tych ścinków, co mi zostanie na tył. To czas dociąć sobie kawałek
na naszą drugą warstwę. I to też robię z jakiegoś ścinka, który mi został. I tu na tym jest nieważne, czy on, wiecie, w którą on jest stronę, to jest jednolity papier. Dokładam sobie do mojej pierwszej warstwy z taką ramką, jaką bym chciała, żeby została. No i zaznaczam ołówkiem. Zaraz Wam mogę podać te wymiary, jak mi to wyjdzie, ale ja to zawsze robię na oko. Naprawdę się tutaj gimnastykuję, słuchajcie, żeby głową nie wleść. Ale znając życie, i tak mi się zdarzy. Jeszcze to ścinam troszeczkę na, z długości. I teraz myślę, że będzie fajnie. Zaraz Wam podam wymiary. To Wy nie będziecie musieli na oko ścinać. Ok. Myślę, że jest ok. Także moja pierwsza warstwa papieru ma 10,3 cm na 14,5. 10,3 na 14,5. A druga warstwa ma 9,2 na 13,4. Już Ci, Sylwia, odpowiem za chwileczkę. Napiszę to szybciutko. 9,2 na 13,4. Pracujemy dzisiaj na kolekcji. Sylwia się pyta, jaka to jest kolekcja papierów. Pracujemy na kolekcji Afternoon Sky. To jest ta kolekcja. Najnowsza kolekcja Scrap and Me. Ale Wy oczywiście pracujecie na tej kolekcji, na której chcecie. No i dobra. Mam drugą warstwę i teraz muszę sobie dociąć jeszcze tą trzecią warstwę. I to też robię ze ścinka. I nawet się zastanawiałam, czy nie zrobić to z tej strony. Słuchajcie, najpierw sobie to dotnę na wielkość i za chwilę zobaczymy. Tak, czyli te znowu tak samo przykładam sobie na oko do mojej drugiej warstwy. I zaraz Wam coś wytłumaczę. I zetnę to. Będziemy dzisiaj z wykrojnika korzystać. Będziemy wycinać dziurę w naszej kartce. Więc powiem Wam coś, jak Wy sobie macie dociąć tą drugą warstwę papieru. No i okej. U mnie jest to około 1 mm rameczka dookoła. Ja chyba jednak zostanę przy tej jasnej stronie. No i słuchajcie, sięgnę po swoje dwa wykrojniki, które mam przygotowane. Zaplątały się w sizal. Mam dwa wykrojniki. Mój większy wykrojnik ma około 9,5 cm. Średnicy, a mój mniejszy wykrojnik ma 9,3 cm. Magda się pyta, czy ja mam na Facebooku fanpage, czy więcej Ciebie na Instagramie. No nie, no więcej mnie jest na Instagramie, oczywiście, ale na Facebooku też mam fanpage, tak. Od niedawna w sumie. No i dobra, 9,5 i 9,3. Ja Wam tutaj napiszę. Jeżeli nie znajdziecie 9,5 cm średnicy i 9,3 cm. Takie mam dwa koła. I tak jak widzicie, to jedno koło ma przeszycia. To mi w ogóle nie przeszkadza, bo to koło to będzie mój odrzut. Mi potrzebne jest to, co zostanie tak jakby dookoła. Jeżeli nie znajdziecie wykrojników w takich rozmiarach, to nie szkodzi. Tylko wtedy musicie dopasować swoją ramkę z tego granatowego papieru, tą ciemniejszą ramkę, szerokością do różnicy, jaka Wam tutaj zostaje. Wiecie, o co mi chodzi?
Jak moje większe koło ma 9,5 cm, mniejsze koło ma 9,3 cm, czyli ramka dookoła jest 1 mm. Tak? Jeżeli u Was wyjdzie to inaczej, no to tak samo musicie sobie dopasować tą ramkę, która idzie tutaj dookoła tego papieru, żeby to było spójne. Tak? Żeby ta ramka później tutaj, w tym okręgu wyciętym, nie była jakaś szersza od tej ramki, która idzie nam tutaj dookoła. Hej Ewa! To sobie dopasowujecie po prostu do wykrojników, jakie macie. Jak Wasze wykrojniki są... I dlatego ja skorzystałam z dwóch różnych wykrojników. Jedno to jest koło z przyszyciami, a jedno to jest zwykłe koło. Bo jak wzięłam drugie koło z tego zestawu, po prostu mniejsze, to ono miało większą różnicę. Tak. Dzięki Ania za odpowiedź. Promocja trwa przez 2 dni. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Agata pisze, że wiadomo o co chodzi. No to cieszę się bardzo, bo nie wiedziałam, czy to będzie zrozumiałe. No i okej. Trzeba sobie wyciąć koło najpierw w naszej wierzchniej części, na tym niebieskim papierze. Więc ja sobie je po prostu tutaj przyłożę. No i trzeba to jakoś unieruchomić. Korzystam z takiej zwykłej taśmy malarskiej. To może być równie dobrze taśma washi. Co macie pod ręką? Czy trzeba jakieś hasło wpisać? Nie, nie trzeba wpisać. Zawsze sobie taką taśmę przykleję na rękę, żeby ten klej jednak nie był taki mocny i nie porwał mi papieru. Ania się pyta, czy promocja na wysyłkę jest tylko dzisiaj, czy ona jest tylko na zamówienie papierów, czy innych produktów? Ogólnie, nawet chyba na wszystko, po prostu na zakupy w sklepie. No i mocuję mój wykrojnik do jasno-niebieskiego panelu, który sobie wycięłam. I słuchajcie, maszynkę mam tutaj z boku, więc na chwilę sobie odjadę. Wkładam w maszynkę, już mi się nie zmieściła na biurku. No i przejeżdżam maszynką. Ręce. Dobra, już do Was wracam. Przejechałam maszynką, no i teraz delikatnie będę sobie to luzować. Musicie uważać na tą taśmę, bo ona czasami lubi porwać, tak wyszczępić papier. Więc delikatnie sobie ją zrywam. Dlatego ją przyklejałam przed chwilą jeszcze tak do dłoni. No złaś. I nie narób szkód. Żeby ten klej nie trzymał tak mocno. No i to samo tu. Tutaj sobie pomogę, słuchajcie, szpikulcem. Troszkę ją tutaj podważę. No i delikatnie zrywam. Jest, udało się. Udało się to zrobić bez szkód. Zostało mi coś takiego. Te ścinki sobie odkłożę na bok. No i znowu przykładam ten kawałek do tej granatowej części, którą sobie wycięłam wcześniej. I biorę moje mniejsze koło. Ania Wam tu wszystko pisze. Darmowa wysyłka jest od zakupów na kwotę 75 zł. Od tej kwoty automatycznie ustawia się darmowa wysyłka. Nie trzeba wpisywać żadnego hasła. No i wcelowuję sobie, słuchajcie, tym nożykiem. Przesunęło mi się to, więc poprawiam. Jeszcze raz. Wcelowuję sobie tym nożykiem w to koło, które mam tu. No i pamiętamy o tym milimetrowym odstępie. Robię tak trochę na czuja. Ok. Odsuwam tamtą karteczkę i tą samą taśmę, co
co wcześniej. Używam do unieruchomienia mojego wykrojnika. No i znowu zjeżdżam Wam na bok, żeby przepuścić to przez maszynkę. Słuchajcie, u nas jeszcze jasno. Przez okno widzę dzieci na podwórku. Agata się zastanawiała, jak ja te kółka wycięłam. No nie, no wykrojnikiem, oczywiście, że wykrojnikiem. Tutaj nie byłoby szans cyrklem. Tu bym się już bardziej bała cyrklem. Wiecie, jak macie takie fajne wykrojniki, które wycinają... Są takie wykrojniki, które wycinają z tej strony jakby falbankę, od środka. No to jak najbardziej. Jak najbardziej. Z tego papieru ciemnego można by sobie taką falbaneczkę wyciąć. I z tego... który idzie na górę, tylko zwykłe koło. Super by to wyglądało. Ja takiego wykrojnika nie posiadam, dlatego zrobiłam to z dwóch kół. Z dwóch po prostu, wiecie, takich standardowych kół. Ale są takie wykrojniki, które wycinają jakąś falbaneczkę albo właśnie tutaj zostawiają na tej części, z której my teraz korzystamy. Tu zostawiają jakieś przeszycia albo jakiś ozdobnik. No to super, jak najbardziej. Aha, dziękuję, Magda. I tak naprawdę, słuchajcie, możecie sobie te koła umieścić, gdzie chcecie. Wcale nie muszą to być... Ja sobie tak to ścięłam, że prawy dolny róg jest ścięty, ale tak naprawdę, słuchajcie, odsunę sobie to na chwilę na bok. Jakbyśmy tutaj wycięli, tak wiecie, nie, że całe koło mi wchodzi na kartkę, ale tak... W ten sposób. Też by to fajnie wyglądało i wtedy kompozycję tak bym centralnie ułożyła, żeby ona przechodziła przez to, przez ten półokrąg, który nam zostanie. Tak? Można oczywiście z drugiej strony. Mi się to podobało w prawym dolnym narożniku, więc wycięłam to z tej strony, ale słuchajcie, tutaj to nie musi być też okrąg, to może być owal. Zależy, jakie macie wykrojniki. I tutaj można by taki owal na przykład wyciąć wykrojnikiem z rameczką. Ja takich nie mam. Ja mam, słuchajcie, takie podstawowe wykrojniki w większości i z takich korzystam. To są zwykłe koła. Jedno mam bez przeszyć, drugie z przeszyciami. Tak jak mówiłam Wam, to w ogóle nie robi różnicy, bo tam, gdzie te przeszycia zostają, to jest mój odrzut. Więc z takich wykrojników skorzystałam. No i słuchajcie, jak ja miałam wykrojniki w tych dwóch rozmiarach, 9,5 i 9,3. I teraz sobie to przyłożę do siebie. Mam nadzieję, że Wy wszystko widzicie. To ta ciemna obwódka, która mi tu zostaje, ona ma dokładnie tą samą szerokość, co moja rameczka dookoła. Jeżeli Wy macie wykrojniki z innym rozstawem, no to odpowiednio większą zostawiacie tą rameczkę dookoła. Zawsze można sobie ją zostawić większą i później dociąć. To też jest jakiś sposób. Pokaż jeszcze raz gotową kartkę. Już Ci pokazuję, Basiu. Moja kartka wygląda tak. Tu Wam trochę świeci po oczach ten papier lustrzany, który jest pod spodem. I w tym, tutaj na dole, ułożyłam sobie moją kompozycję. No ale zaraz zobaczycie. Słuchajcie, ja tą gilotynę sobie już odłożę. Ona mi tylko tutaj przeszkadza. A chyba już jej nie będę potrzebować. Przygotowałam sobie tekturki. I tak naprawdę, jak my zamiast tego kółeczka dołożymy jakąś fajną tekturkę, to będzie to kartka ślubna na przykład. Tak, tekturki są różnotematyczne na każdą okazję. To może być kartka ślubna, może być kartka na chrzest. Słuchajcie, te papiery są tak uniwersalne, że naprawdę można z nich zrobić kartkę na każdą okazję. Tak, u mnie to jest kartka, ta tutaj z okazji pierwszej komunii świętej, ale jak dam zamiast tego kółeczka tekturkę, to będzie kartka ślubna. Może być to równie dobrze kartka na chrzest. Może być to kartka... Słuchajcie, na urodziny. Jest na każdą w sumie okazję. No chyba nie... No męska może nie. Przynajmniej nie z tych papierów i nie z tymi kwiatami. Tutaj akurat nie widzę tego jako kartki męskie. O, Mariat, super pomysł. Biała szatka.
Białą szatkę tu wyciąć i macie kartkę na chrzest. Dokładnie. Super. Dobra, ja zacznę kleić. Słuchajcie, niebieski, jasno-niebieski do ciemno-niebieskiego przyklejam płasko zwykłym klejem introligatorskim. Odsunę sobie na chwileczkę wszystko na bok. Zobaczymy, czy mój klej się nie zapchał. Nie, wszystko jest dobrze. No i na początku myślałam, żeby ten ciemniejszy papier użyć, ale jednak się zdecydowałam na tą jaśniejszą stronę. Ale papierów w kolekcji macie wystarczająco dużo. Tam, wiecie, wolność wyboru. Jest też taki piękny kremowy. Tutaj muszę tak z boku zobaczyć, żeby to równo przykleić, więc na chwilę zamilknę. No okej, wygląda to super. A czy na pierwszej stronie kartki będzie jakiś napis dedykacja, pisze się Basia? No, u mnie nie będzie. U mnie ta kartka wygląda tak, bo ja jej nie robiłam pod konkretną osobę. Ale nie widzę tu problemu, żeby dodać dedykację na przykład w tym miejscu. Tak, wydrukować napis Komunia Kacpra, szczelam teraz, i dodać napis tutaj, w tym miejscu. Tu na dole można, słuchajcie, gdzie chcecie. Ja jej nie robiłam tak jakby dla kogoś, konkretnej osoby, więc ja tej dedykacji nie dawałam. Ale nie widzę problemu, żeby takie coś dostać. Ania wam tu już linki podrzuca, super. Agata pisze, że nie musi być dedykacji. No tak, nie musi być. I ja na przykład jej nie dodawałam, bo tak jak wam mówię, no ta kartka na razie zostaje u mnie. A jeżeli znajdzie swojego właściciela i będzie takie życzenie, żeby dodać dedykację z imieniem dziecka, to nie widzę tutaj żadnego problemu. I pewnie bym ją tutaj na górze dodała. Monika pisze, że na pudełku można napisać dedykację. No właśnie. Na pudełku też można napisać. Albo na torebeczce, zależy jak pakujecie swoje kartki. No i dobra, słuchajcie, ja biorę się dalej za robotę. I to na pewno będę podnosić na piance, więc sięgam po swoją piankę. Moja pianka jest 1 mm. I wytnę parę kawałków, żeby podbić mój panel na dystansik. I tutaj bym radziła wam w tych miejscach w miarę dokładnie to poprzyklejać, powycinać takie mniejsze kawałki, no bo to będzie miejsce, które się ewentualnie później będzie zapadać, tak? Hej, hej Lonia. Albo możecie, jeżeli macie na przykład wykrojniki serce, wyciąć tutaj takie serce, słuchajcie, na Dzień Matki. O, całkiem fajny pomysł. Ja takich wykrojników niestety nie mam. Ale tak teraz sobie popatrzyłam na tą kartkę, jakby tu było tak serce, one, wiecie, tak żeby też było trochę ucięte, ale żeby jednak było widoczne, że to jest serce. No, fajnie, fajnie by to wyglądało. Docinam jeszcze kilka kawałków taśmy. No i tą końcówkę tutaj będę chciała w miarę dokładnie okleić. Cześć, Joanna. Patrzę, jakby mi się to tu zmieściło. Zetnę sobie to, słuchajcie, do takiego szpica. I postaram się to tutaj dokładnie dołożyć, a ten kawałek wykorzystam sobie w tym miejscu. No i dobra, myślę, że tyle starczy. Tutaj jeszcze dodam. No, Agata, masz takie wykrojniki? Agata pisze, że z sercem super pomysł, bo ja nie mam.
Ale jak masz, to chętnie zobaczę Twoją kartkę. Dobra, ok, jeszcze nie ściągam, bo najpierw sobie przykleję to, tą pierwszą warstwę do mojej kartki. Chyba to w tą stronę przykleję. Tak, przypominam Wam, moja kartka to jest połowa kartki A4. Kartkę A4 przecięłam na pół wzdłuż, no i zbigowałam w połowie. Czyli moja kartka ma 10,5 na 14 i niecałe 8. Bardziej 7 mi tam wyszło. Ania, okej, super. To cieszę się, że chcę słuchać. Hej Justyna, hej. Słuchajcie, przykleiłam. Jaką kartka bazowa ma gramaturę? Moja ma 250 gram. To jest zwykły papier, taki wizytówkowy. O gramaturze 250 gram. I ja mam zamiar tutaj, w tej kartce też jeszcze nie oklejałam tyłu, bo nie wiedziałam, które ścinki mi zostaną, ale na pewno ten tył okleję. Do takich zwykłych karteczek. Myślę, że 250 sprawdza się znakomicie, nie trzeba tutaj grubszego, chyba że akurat macie, no to jak najbardziej. Ale 250 wystarczy. O, dzięki, dzięki. Dzięki, Agatko. Słuchajcie, poszukuję mojej szpilki, więc jest. Zatykam sobie ten klej. Ok, ściągnę te osłonki. No i będziemy kleić już drugą warstwę. W międzyczasie włączyłam sobie, słuchajcie, klej na ciepło, żeby on mi się nagrzał, żebyśmy mogli nasze ozdoby poprzyklejać. Ja korzystam przeważnie z kleju na gorąco, ale to już chyba dobrze wiecie. On po prostu najszybciej łapie. Oczywiście moglibyście to przyklejać chociażby klejem introligatorskim, bo ja będę używać koronek, więc jak najbardziej złapią. Będę używać wyciętych elementów kwiatowych z kolekcji. Kwiaty z materiału. I tutaj bym trochę była ostrożna ze zwykłym klejem. Nigdy jeszcze nie próbowałam. Ale myślę, że materiał w sumie na pewno złapałby, ale trwałoby to trochę dłużej. Ja zabezpieczam swoje kwiaty od dołu w sumie też klejem introligatorskim, te pręciki. No i wiecie, jak to zastygnie, wyschnie, no to się robi twarde. Ale żeby nie musieć tak długo czekać, to będę korzystała. Przesunę sobie to na chwilę do siebie, żeby ten panel prosto nakleić, tak wycentrować to troszkę. Mogłam sobie to troszeczkę, dobra, myślę, że jest ok. Posmarować klejem, wtedy miałabym możliwość takiego manewru, ale się udało. No okej, wyszło prosto. Musiałam spojrzeć jeszcze raz. Okej, delikatnie sobie to dociskam kością. No i patrzcie, ja Wam sięgnę po te moje przygotowane elementy. Wcale ich dużo nie ma. Pokazuję Wam dzisiaj sposób na szybką kartkę. Bo tak naprawdę całą bazę mamy już zbudowaną. Mamy pierwszą warstwę, mamy wycięte koło wykrojnikiem. Ten tył sobie okleję później, na samym końcu. Bo kartkę zawsze można rozłożyć na płasko i tył okleić. Ja środka nie oklejam, nie zawsze oklejam. Do środka tu na pewno będą wklejone życzenia, a tej strony nie oklejam. Cześć Lena, nie wiem, czy już się witałam. Ale mówię jeszcze raz. Dobra, co ja mam przygotowane? Mam przygotowane kwiatuszki. I jeszcze nie wiem, czy tak jak w tej kartce zużyję różyczkę i takiego
kremowego kwiatuszka, czy dwa takie same, zobaczymy. Mam dwa elementy wycięte wykrojnikiem, jakąś gałązeczkę i taki mini wianuszek. Ok, kilka elementów wyciętych z arkusza z dodatkami, z kwiatami i z liśćmi. Mam tutaj wyembosowany na kalce taki łapacz snów i zaraz sobie to przyłożę i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Może użyję coś takiego. Mam oczywiście też tą chostyjkę tutaj, wycięty papier lustrzany, złoty i srebrny. Wydaje mi się, że do tej kolekcji bardziej pasuje srebrny, dlatego też przy tej pierwszej kartce użyłam jako podbicie srebrny papier lustrzany. Ale mam też na złotym, jakby ktoś z innej kolekcji korzystał, no to sobie może złotą chostyjkę dokleić. No mi się wydaje, niebieski to jest raczej zimny odcień, więc bardziej mi tutaj srebrny pasował. Co mam jeszcze? Mam te dwie tekturki, już Wam je pokazywałam. Aha, sisal, oczywiście sisal. I mam dwie tekturki pary młodej, koronka. Dwie tekturki pary młodej. Jedną tak. Jeżeli będę korzystać z tych tekturek, to jeszcze się nie zdecydowałam, słuchajcie, Czekaj, Agatko, zaraz Ci odpowiem. Czy zrobię kartkę na ślub, czy zrobię też kartkę z chostyjką, to wyjdzie pewnie w trakcie. Jeżeli będę korzystała z tej tekturki, to raczej bym to serce tutaj odcięła i zostawiła samą parę młodą. I tak samo w tym wypadku to kółeczko z tymi serduszkami po prostu tu ucięłabym nożyczkami, żeby była tylko para młoda. Może macie takie tekturki, więc jak najbardziej możecie skorzystać. Łapacz snów, słuchaj, to jest stempel, nie wiem, z jakiegoś takiego sklepu za 1 euro. Teraz Ci nie powiem dokładnie, z którego sklepu, ale wydaje mi się, że z Ekszona, ale nie jestem pewna. Ale to już jest stary stempel, bardzo stary. No i ponieważ nigdy z niego nie korzystałam, wyembosowałam sobie go na gorąco na kalce technicznej i wycięłam i mam nadzieję, że w końcu kiedyś to użyję. Zobaczymy. No okej. No i co? U mnie na pewno w tym miejscu będzie koronka. Tak samo jak w tej pierwszej karteczce. I mam jeszcze kawałek koronki. Zobaczymy. Później ewentualnie będę gdzieś dopychać takie malutkie elementy. Mam też wycięte tutaj z arkusza z dodatkami. O, Ania Wam daje pary młode. No dokładnie. I to są też z naszego sklepu pary młode. Jedna jest stojąca, a druga jest tutaj. Sobie siedzi para młoda. No i zobaczymy. Może zrobimy teraz ślubną, żeby nie były takie same. No i tu mam taki większy element. On na pewno pójdzie na tą koronkę. W sumie w większości ją zakrywam, zostaje mi na dole trochę, ale ja tak lubię. Ja tak lubię, słuchajcie. Drugi kawałek z papieru. No i później mam takie drobne. Nie, później będę to pychać gdzieś na koniec. Jakiegoś listka bym też chciała dodać, żeby troszkę się tutaj zazieleniło i ożyło. Słuchajcie, ja odcinam. Myślałam, że mi spadnie całkiem. Czy koronka też ze sklepiku? Nie, koronka nie jest ze sklepiku, koronka jest z moich zasobów. Okej, słuchajcie. Odcinam sobie to serduszko, ten wianuszek dookoła z serduszkami. Tak, żeby mi została sama para młoda. I on tu ma koło ręki. O. Okej, teraz myślę, że jest to w miarę fajnie docięte. No i tak jak lubię tekturki, słuchajcie, białym gessem traktować, tak tej tekturki nie zostawiam ją w takim naturalnym kształcie, no bo ona jest grawerowana. I tak samo ta tekturka, ona ma taki grawer tutaj. Ale jest fajna, jasna, więc nie trzeba.
Co, przykładam sobie dalej i kombinuję. Patrzę, co by mi tu jeszcze mogło. I zaraz zobaczę z tą drugą tekturką. I wybierzemy, która będzie po prostu fajniejsza. Cześć, Kasiu. Tak, dokładnie, Agata. No i co, jak myślicie? Z tą parą młodą? Czy robimy drugą kartkę na komunię? No też tak mogę zrobić. Wkleję tą chostyjkę wtedy. Przygotowane to mam, to też jest z wykrojnika. Możemy ewentualnie przymierzyć sobie jeszcze tą drugą parę młodą. Tu na razie tego serca jeszcze nie będę wycinać. Jakbym się zdecydowała na tą parę młodą, no to jest zdecydowanie je wytnę. Bo tutaj nie chcę, żeby mi coś wystawało. Trochę bym ją wyżej dała. Co? Całkiem fajnie, nie? Chyba nawet z tą siedzącą parą młodą lepiej. Hania pisze, że ślubna. Sylwia też pisze, zrób z parą młodą dla odmiany. Cześć, Bela. No dobra, no to zrobimy z parą młodą. Tylko teraz z którą? Ale ta mi się chyba bardziej podoba. Siedząca para młodych. No to ja też tak uważam, że siedząca para młodych. To ścinam jednak to serce, słuchajcie. Wycinam je tu. Bo ono mi tu nie będzie pasować. Ono mi się nie podoba. Znaczy nie podoba mi, nie pasuje się tu. Podobać mi się podoba, ale nie pasuje mi tutaj do kartki. Postaram się to tak wyciąć, żeby tej tekturki całkiem nie zdewastować. Tutaj koło tego pana młodego nie będzie to problem. Ale tu muszę troszkę pokombinować przy tej ręce. Tam będą kwiaty i inne elementy pododawane, więc nie będzie tego tak bardzo widać. Cześć, Elżbieta. Dobra, no to będziemy korzystać z tej tekturki. No i widzicie, ja sobie wycięłam to serce. No ale... Dobra, zaczynamy kleić. Na spodzie przyklejam koronkę. I tą koronkę to jest obojętnie, czy przykleicie klejem introligatorskim, czy klejem na ciepło. Ona złapie i tak, i tak. Cześć, Regina. Siedząca para młodych. No też tak właśnie zrobiliśmy. Wybrałam siedzącą parę młodych. Większość z Was tak mówiła, że będzie lepiej. Hej, Iwona. Dobra, koronka, słuchajcie, jest przyklejona. No, klej, zatykaj się. Dobra, biorę swoje elementy. No i ten element podniosę na piance dystansowej, żeby wyrównać go z moją drugą warstwą papieru. No proszę, Ania nawet Wam linka dała, są też takie tekturki bez ramek. Wtedy nie musicie wycinać. Nie musicie jej odcinać. Dobra, tutaj sobie dołożę piankę, żeby wyrównać poziomy w stosunku do mojej drugiej warstwy. No i to pasi. Tą taśmę tutaj piankową sobie, słuchajcie, jeszcze troszeczkę podkleję ciepłym, naklejem na ciepło, bo tutaj nie ufam temu, żeby mi się to dobrze przykleiło do tej koronki i na pewno trzymało. Dodaję po prostu trochę kleju na gorąco. Widzę, że mój klej się kończy w pistolecie, więc przygotowałam sobie laskę. Muszę tylko po nią sięgnąć. Ok, jak już nie będzie wyciekał, to sobie uzupełnię. Drugi element. Jego też bym podniosła jeszcze na dystansie, żeby nadać tej pracy takiej, wiecie, trójwymiarowości. Chyba sobie za duży ten kawałek ucięłam. Ok. No i patrzę, w którą stronę by to tutaj fajnie wyglądało. O, tak, co już całkiem nieźle.
dopasowuję sobie swoją parę. No i teraz widzę, że wiecie co? Ok, odklejam na chwilę tą taśmę, albo na razie to zostawię. Najpierw tą parę bym musiała tu wkleić. I dopiero później resztę. Ale chciałabym, żeby ta para była też podniesiona, więc działam jeszcze z pianką. Tu się trochę nagimnastykuję, żeby to fajnie podkleić. Czekajcie, patrzę sobie. Ok. Widzę, że w tym miejscu ta koronka, która mi tu wystaje, ten kawałeczek, on będzie zasłonięty na 100% przez pana młodego, więc ja go sobie wytnę. Mogę go użyć w innym miejscu na pracy, a wytnę go po prostu, żeby on mi nie przeszkadzał i żebym mogła tutaj na dole sobie dodać pianki. Tu chyba bardziej by się sprawdziły kosteczki, bo są po prostu mniejsze. Ale ja sobie nie przygotowałam, więc działam z pianką. I jedna warstwa pianki to jest za mało. Sięgamy po kolejną. Jest druga. I teoretycznie mogłoby tak zostać, ale ja bym chciała, żeby to było jeszcze troszeczkę wyżej, więc dołożę jeszcze jedną. Dobra, jest trzecia, sprawdzam. Ja spróbuję jeszcze jedną. Nie wiem, musiałabym zobaczyć tą hostikę, ile ja tam dałam warstw pod spód. Ale ona też jest troszkę podniesiona. No, tam też są cztery warstwy, są tutaj. Tutaj są dwie. No, tak jest lepiej. I teraz widzę, że tutaj pod panią młodą to samo muszę zrobić. Czyli tam trochę mi się chrypnie, słuchajcie. Tutaj sobie też nakleję cztery warstwy pianki. Jeżeli macie grubsze kosteczki bądź piankę, no to wiadomo, to sobie musicie dopasować. Ja pracuję na razie na taśmie 1 mm. Trzecia warstwa, jeszcze jedna. Ok, dopasowuję to sobie. Jest spoko. Tutaj, żeby mi się pan młody nie zapadał, to bym musiała mu głowę podkleić. Jakkolwiek to brzmi. Hej, Aga. I tu będzie pan młody, on już będzie na niebieski, do niebieskiego przyklejony i on potrzebuje tylko dwie warstwy. Sprawdzam, czy mi tu gdzieś, no kurczę, taki róg mi tu wyjdzie. O. I jeszcze jedna. I też muszę jej tu ściąć trochę róg. Dobra, przymierzam. Tutaj jeszcze chyba jedną muszę dodać. On się tam trochę chyboce. Panu młodemu pod głowę daję jeszcze jedną wyciętą kosteczkę. No i sprawdzam. Teraz powinno być raczej dobrze. Tak. Teraz jest ok. Tu nam się trzyma, tutaj mamy kosteczki, tu mam kosteczki, no i tu przy głowie. I tu jeszcze też bym musiała dodać. Tylko tu trochę się na razie chyba powstrzymam, bo ja bym tu jeszcze chciała jakieś elementy powklejać kwiatowe. Chociaż mogłabym je powklejać, wiecie. Trochę tak na żywioł idę. Z tą parą młodych. Trochę pani Kieckę zasłonimy. Podkleję tu, ale tak troszkę głębiej. Okej. Okay.
troszkę głębiej, żebym tu mogła od boku jeszcze wsuwać, słuchajcie, różne no, gałązki. Mam podocinane gałązki, liście i chciałabym ich użyć. Teraz sprawdzam tylko, czy dwa. I myślę, że dwa wystarczą, bo tam sobie jeszcze będę dodawać liści. No dobra. Zacznę od tego, że przykleję tą parę młodych tutaj. Więc ściągam tutaj te osłonki z tekturki. I tutaj nie zapominam o tym. Tutaj dodam troszkę kleju. Ja sobie poczekam chwilę na podgląd, bo mi na podglądzie lepiej to widzę, słuchajcie, czy to jest prosto. Myślę, że tak będzie ok. Jak już przykleję, to już nie ruszę. Zaraz delikatnie, nie dociskam. Spojrzę sobie w swoją stronę. Wydaje mi się, że jest ok. I przyłożę, słuchajcie, sobie na szybko tutaj te elementy i kwiaty. Tak, myślę, że to będzie w porządku. Jeszcze raz patrzę, czy mam to prosto. Tu mi się kawałek urwał, to nie szkodzi, bo tu będzie zasłonięte. Ok, pasuje. Teraz mogę to delikatnie docisnąć dłonią, żeby ten klej dobrze związał. I tutaj specjalnie sobie, słuchajcie, tu w tym miejscu, tu pod tą tekturką, nie podklejałam tej taśmy, to ją bardziej nakleiłam tutaj w tym miejscu, żebym mogła tutaj sobie jeszcze gałązki, jeszcze koronkę, jeszcze inne elementy po prostu podopychać. Ale tu już mam taśmę i będę ją musiała ściągnąć. Więc delikatnie. Tu mi się trochę już z papierem zrywa, ale to jeszcze nie szkodzi. Dopóki nie ma dziury, to wszystko gra. Ok, udało się. Odkładam na bok. I to sobie mogę, wiecie, do tej tekturki przyłożyć. To mi już fajny dystans zrobiło. Na spód możemy dać sobie jedną gałązkę z liście. Mam jeszcze te gałązki. Tego na pewno nie zużyję jako całości, tylko porwę to na mniejsze elementy albo tą. Ta nawet chyba jest fajniejsza. Patrzę, tutaj szukam, a widzicie, miałam zobaczyć ten łapacz snów. Próbuję go tu jakoś, wiem, pani młoda chyba tu nie, ona też miała. Mogłam go tu podkleić pod spód. No teraz już nieważne, odkładam go na bok. Nie będę nad tym się dłużej zastanawiać, bo jeszcze jestem gotowa zrywać tą tekturkę. Ok, patrzę, co mam jeszcze przygotowane. No i tak wstępnie sobie układam tu kompozycję. Tu na pewno będę kleju na ciepło używać. Tutaj mam jeszcze ten większy element. Też bym go chciała użyć. O, tutaj mamy te liście. On mi tu tak średnio pasuje, wiecie, ja bym go chętniej tutaj pod spód dała. I chyba tak zrobię. Dobra, zaczynam kleić. Najpierw moje liście. I go tutaj na spód. Basia pyta się o element wycięty kółkiem. Masz na myśli ten, który porwałam, ten? Daj znać, czy o ten ci chodzi?
To jest wykrojnik chyba Agi Art. Ok, liście są przyklejone. Z drugiej strony na pewno będzie to samo, więc dokładam kleju na ciepło. Liście sobie możecie powyginać. Tak, ten, który porwałaś, pisze Basia. No to jest, z tego co mi się dobrze kojarzy, to jest wykrojnik z Agi Art. No ok. Liście mam wklejone. Tą kompozycję też zużyję, ale przeszkadza mi tutaj ten kawałek, ta magnolia, bo mam tam już piankę dystansową pod panią, więc sobie to wycinam w ten sposób. I teraz będę mogła to tutaj dodać na spód. I też to przykleję, słuchajcie, klejem na ciepło. Wlałam tam kleju i na razie tak zostawiam to bez chnięcia i to też mi już stworzyło taki dystans, nie muszę tam dodawać kosteczki. Widzę, że ten klej się już tutaj kończy, więc tą laskę muszę szybciutko tu wsunąć. Ok. No dobra, jedziemy dalej. Tu mam jagódki. Jagódki mi tutaj na pewno zasłonią tą gałąź, czy co to jest tutaj. Ok. Mam jeszcze liście. No to może za chwilę, jak już kwiaty będę miała. Z tej strony też jakąś jagódkę jeszcze możemy dać. Myślę, że na razie klej sobie już wystygnął. Dodam sizalu. Chyba za dużo. Zawsze daję za dużo tego sizalu i później go, słuchajcie, wycinam po bokach. A teraz mi się wydaje, że za mało. Utrafić z tym sizalem zawsze ciężko. Słuchajcie, ja mam może tą kartkę odsunę i te elementy, bo chyba Wam to daje po oczach, co? Ale nic nie krzyczeliście. Cześć Malwina, nie szkodzi, że spóźniona. Słuchaj, dzisiaj szybka kartka, nadrobisz sobie. To na razie odsuwam. Dodaję tu trochę kleju na ciepło i przyklejam mój sizal. I już widzę, że takie tutaj mi długie wystają nitki. Ich nie chcę. Ostatnio jak coś, chyba album jak robiłam, słuchajcie, to przykleiłam się do kompozycji. Docisnęłam sobie palcami. Nie poparzyłam się, ale później ciężko mi było dłonie ściągnąć. Myślę, że ta gałązka tu będzie też fajnie wyglądać, ale może spróbujmy najpierw te kwiaty dodać. I teraz mi dajcie znać, czy kleimy różyczkę i kremowy kwiatek, czy dwa kremowe. Może różyczka jest, bo różyczka jest biała. Chyba tak będzie fajniej. Trochę będzie kontrastu do tekturki. Tutaj jeszcze powpycham gałązki zaraz, które to kolorystycznie trochę oddzielą. Mi się wydaje, że tak pasuje. Chyba to tak będę kleić. No i dobra, usadowiłam różyczkę. Chwilę ją przytrzymuję, żeby ten klej złapał. I to samo robię z drugim kwiatkiem. I chwilę ich klej zaraz złapie, będziemy uzupełniać naszą kompozycję. Na pewno tu od tej strony coś trzeba dodać, tu od góry trzeba coś dodać, żeby oddzielić tą parę młodą od tych kwiatów, bo na razie nam się to tak troszeczkę zlało. Odwracam Wam to chwilowo do góry nogami, żeby sobie w tym miejscu podopychać.
Muszę przytrzymać tego kwiatka, bo przez ten sizal nie chce mi się tam złapać. Nie, Basiu, to są kwiaty z materiału. Mówiłam na początku, że nie z materiału, nie wiem. To może chodziło mi o te jeszcze. Nie, nie, to są moje kwiaty z materiału. To może się przejęzyczyłam, ale wydaje mi się, że... No dobra, nieważne, może się po prostu przejęzyczyłam. Na pewno musimy coś tutaj dodać. Słuchajcie, zasłonię tą panią. To jest może troszeczkę za duże. Dajmy coś mniejszego. O. Ale musimy coś dodać, bo jest tutaj za jasno. Moim zdaniem. Pododajemy sobie jagódek i tych kilka elementów, które mam tutaj ponacinane. Mam jeszcze liście i mam jeszcze jedne takie większe jagódki. No albo ja się przejęzyczyłam, wiesz, no pewnie, że też tak może być. Okej, tu bym dodała jeszcze coś w tym stylu. Zobaczymy. Aha, nie, wiecie, ja tu chciałam dodać te gałązki. Tą gałązkę. Już ją tak porwałam, że tu mi prawie nic nie zostało na niej. Ale ja ją tutaj dodam. Ona mi tu będzie pasować. Jak już jest sizal, to się później ciężej. Mi się to przynajmniej zawsze... Zawsze mi się to plącze. Unoszę trochę tą różyczkę i z boku dodaję tą białą gałązkę z wykrojnika. I tu mi zostało, słuchajcie, oderwałam tą górę, ale tego listeczka jeszcze można wykorzystać. Wyciąć po prostu tą łodygę, która nam tu brzydko wystawała. Chociaż tego jeszcze na razie nie dodam. Może to. O, całkiem fajnie. Czyli kapka kleju. I mam jeszcze te fajne białe małe kwiatuszki. I też na pewno je będę dodawać. O, tutaj sobie dodamy drugą część. Dobra, tu mi to pasi. Już to od razu wklejam. Tu mi się to podoba. Niech sobie ten klej złapie. No i dokładamy. Dokładamy, dokładamy. Aż uznamy, że gotowe. Kusi mnie ta magnolia niebieska. Kusi mnie bardzo. Chyba ją tutaj jakoś wcisnę. Troszkę Państwo młodzi tu będą przysłonięci, ale nie szkodzi. Ona mi tu pasuje. No, coś mi klei tutaj ciężko. Dobra. Całkiem fajnie już to wygląda. Już zaczyna mi to się podobać. Chciałabym z tej strony też dodać jakiś kawałeczek biały z wykrojnika. O, tu od góry może. I tak samo, jak po prostu odrywam kawałeczek
i przyklejam, słuchajcie, na klej na ciepło. Na pewno jakieś listeczki też by tu trzeba było jeszcze dodać. Może jakieś mniejsze. A jeszcze mam takie, słuchajcie, jarzynki. O, fajnie. Na razie niech sobie tam jest. I takiego maluszka tutaj, całkiem małego. Mogłam sobie pensetkę wziąć. Wtedy by mi chyba było łatwiej wpychać te małe elementy tam do środka. Ale nie mam. Więc będę sobie radzić rękoma. No. Okej. Wiem, że jarzynki jeszcze nie podkleiłam. Delikatnie ją unoszę. Jak mi już tu pasuje, staram się już jej nie wyciągać. Delikatnie ją unoszę. Wlewam tam troszkę kleju. No i gotowe. Tutaj jeszcze też bym coś dodała. Też mamy jeszcze tu jarzynkę. Jeszcze mamy te duże jagódki. Ale tu jarzynka fajnie zapasowała. Więc od razu kapka kleju. Chwileczkę. Przytrzymuję. No i się trzyma. To nawet całkiem. Patrzę, co mi tu jeszcze pozostawało. Mam takie coś, to ścięłam wcześniej, pamiętacie, z tego dużego elementu, większego. Patrzę, czy może mi to gdzieś jeszcze zapasi. O, tak, podoba mi się. Także u mnie nie marnuje się nic. I te jagódki też już od razu tutaj. No i w sumie zostało mi, patrzcie, z tego, co sobie przygotowałam, jakieś takie pojedyncze elementy. Zaraz zobaczymy, czy one jeszcze gdzieś będą pasować. No i wiecie, moja kartka na razie też nie ma właściciela, ta z parą młodych. No ale nie widzę tutaj problemu, żeby tu na górze dodać napis, na przykład, nie wiem, Kasia i Paweł, szczelam w ogóle teraz. Tak, albo gdzieś tutaj z boku datę ślubu po prostu. Dodać karteczkę z datą ślubu. Muszę na to spojrzeć. Tu jeszcze coś bym dodała. Mamy jeszcze jedne jagódki. Te jagódki są po prostu rewelacyjne. Uwielbiam je. Basia się pisze, że się zapatrzyła, a miała zacząć robić podziękowania. No, ale to mi bardzo miło. Dobra. Jest jagódka. I jeszcze mamy te takie białe. Zawsze wycinam te nogi, a później je urywam, słuchajcie. Też tak macie? Ta jagódka coś się tutaj nie całkiem przykleiła, więc ją dokleimy. Teraz powinna złapać. Najpierw sprawdzam, czy zapasuje. O ja, Basiu, ale mi miło. No i znowu mi ta noga przeszkadza. A powiedzcie mi, jak wy wycinacie elementy? Wycinacie tą łodygę tutaj, w tych małych kwiatuszkach? O, tak jak tu na przykład. Tak jak jest grafika, wycinacie tą łodygę, czy ścinacie już od razu, bo wiecie, że i tak tego w ten sposób nie użyjecie. No ja zawsze wycinam to razem z tą łodygą. Ale tak rzadko... Zawsze ją urywam później. I zawsze sobie myślę, a, mogłaś tego nie wycinać. Hej, Ola, hej. Dzieciorki i mąż już śpią.
Więc jestem. No, u mnie dzisiaj mąż na warcie u dzieci. Z dzieciakami. Ta jagoda mi się dalej nie trzyma, słuchajcie. Ale jeszcze tutaj kapnę kleju. No, ona już ma tyle kleju, że musi teraz złapać. Dobra. No i wiecie co? No chyba tyle. A się dziobłam. Myślę, że więcej bym tu już nie dokładała. Tu mi się wygięło. Mam jeszcze oczywiście moje kamyczki i mój taki żwirek. Kusi, kusi jeszcze. Ale myślę, że nie, wiecie co, nie, co za dużo, to później też niezdrowo. Ten kawałek koronki odcięłam tam ze spodu pana młodego, żebym mogła go przymocować. Dobra, dodaję ją i koniec. No i widzę, że Hania ma tak jak ja. Wycina, wycina. A później urywa. No niestety. Dobra, słuchajcie, sięgam po moje kamyczki. Jest żwirek i są kamyczki. Pędzel. Może być klej zwykły, introligatorski. Może być heavy body gel, to co macie. Ja wam już ostatnio mówiłam, że mam już otwarty heavy body gel i chciałabym go zużyć. Zaczynam od tych grubych kamyczków, od tych większych kamyczków. Ja te kamyczki uwielbiam. To tak naprawdę wcale nie muszą być kamyczki. To mogą być mikrokulki, słuchajcie. To, co macie, to, co lubicie. Myślę, że takie drobne elementy, one świetnie urozmaicają pracę. Dodają jej takiej i delikatności. Takiego innego wymiaru trochę, nie? Dobra, jeszcze kilka. No i myślę, że wystarczy. Tutaj jeszcze. Dobra, jest. Aha, jeszcze nie zamykam, bo jeszcze ta drobnica. Będziemy powoli kończyć. Słuchajcie, ja wam przypomnę jeszcze raz, że mamy świętujemy urodziny Scrap and Me, 9 urodziny. Mamy w sklepie darmową wysyłkę dla zamówień od kwoty 75 zł. A pierwsze 30 osób, które złożą zamówienie, dostanie jeszcze ślicznego pierniczkowego motylka. Ja to bym chyba w ogóle tego motylka nie zjadła, bo by mi było szkoda. Naprawdę. Stałby na półce i chyba bym go podziwiała tylko. Nie trzeba wpisywać żadnego kodu. Po prostu składacie zamówienie. Jeżeli wasze zamówienie przekroczy kwotę 75 zł, to automatycznie wysyłka się... Nalicza się darmowa wysyłka, tak? Jeszcze chyba tu. Dobra.
Myślę, że starczy. Będę jeszcze chlapać. I słuchajcie, tutaj będę chlapać nie gesso jak do tej pory. Zawsze chlapałam białym gesso rozcieńczonym z wodą, ale ostatnio mi się wielka kropa zrobiła na kartce. Pierwszy raz mnie w ogóle gesso zawiodło. Chciałabym zakryć tą parę młodych, bo na niej bym jednak nie chciała mieć chlapnięć. Mam tutaj skalki takie kółeczko, wiecie, to jest z tego napisu IHS. Przykryję sobie tą parę młodych i dzisiaj będę ekoliną chlapać. Poleciła mi ją koleżanka i próbowałam ją ostatnio. Na razie mi się sprawdziła, zobaczymy. O, Agata pisze, że jej by dzieci zjadły. Dobra. Nałożyłam sobie trochę ekoliny na paletkę. No, mam taki pędzel, w którym jest woda. Namaczam to. No i okej, chlapiemy. Do tej pory nie miałam żadnego problemu nigdy z tym gesso. I naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona i chlapnięcia. To wydaje mi się nadal, że to jest, wiecie, kwestia wprawy. Im więcej chlapiecie, tym te kropeczki wychodzą Wam lepiej. No bo wiecie, jak macie chlapać, tak? Jak mocno rozcieńczyć Wasze gesso, czy tam Waszą farbę akrylową, bo to w sumie obojętnie. No ja teraz postanowiłam wypróbować czegoś innego. No i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Na razie dużo tym nie chlapałam. To chyba dopiero jest moja trzecia czy czwarta praca. Och, Malwina, dziękuję. Bardzo mi miło. My już kończymy, słuchaj. Zobacz, już tylko chlapiemy i będzie gotowe. Chciałabym, żeby mi się tu chlapnęło. Jak na złość mi tu nie chce chlapnąć. Dobra, myślę, że starczy. Nie wytrę teraz tego w nic, nie szkodzi. Zamykam. To sobie wytrę za chwilę. Teraz tylko przetrę, żeby mi się kartka nie ubrudziła od spodu. No i słuchajcie, kartka jest gotowa. Ola pisze, że jeszcze nie dojrzała do chlapań. Spróbuj! Ja bardzo chlapania lubię i w sumie wszędzie chlapię. A jeszcze wiecie co, mieliśmy ten tył okleić i może to szybko zrobimy. Ja tu zobaczę, jaki mi został kawałek papieru. No, tu mi to drzewko wejdzie, a tego nie chcę. Mam taki kawałek. On tu będzie jak najbardziej pasować. Zetnę go najpierw tu. Zaznaczam ołówkiem. Muszę tą pracę sobie troszkę odsunąć. Ja chlapanie robię pędzelkę, mając kropki tam, gdzie mają. Okej, okay, to też jest Monika, to też jest jakieś wyjście. Dobra. No, tu miałam sobie jeszcze ten pasek ściąć. Oj, ale Wam ruszyłam, przepraszam bardzo. Zamachnęłam się tą gilotyną. No i dobra, przykładam. Tu nawet nie widzieć, słuchajcie, na tyle, że to nie jest ten sam arkusz. Jest troszeczkę inny odcień, ale mogę to odwrócić w tą stronę za chwilę i będzie bardziej kolorystycznie dopasowane. Także przykładam sobie tu ołówkiem, zaznaczam miejsce. Ścinam. Dzięki, Basia. No i zobaczcie, jak przyłożę sobie tą jaśniejszą stroną do góry, no to już ta różnica kolorystyczna jest mniejsza.
Malwina pisze, że ma te papiery i robiła na komunię. No widzisz, ja też zrobiłam, słuchajcie, tą kartkę. Malwinko, ty chyba nie byłaś od początku. Tą kartkę prototypową, którą robiłam sobie jako pierwowzór. To też ją właśnie robiłam na komunię. Bo naprawdę papiery są tak uniwersalne, że na każdą okazję z nich możecie pracę wykonać. Już tu dziewczyny dawały pomysły, że jak najbardziej na chrzest można by tu było zamiast pary młodej białą szatkę dodać i jest kartka na chrzest. Jak umieszczasz życzenia w środku? Wklejam kartkę z życzeniami tutaj. Też życzenia drukuję. To zależy, czy robię, czy kartka jest później ode mnie, czy dla kogoś trzeciego. To sobie jak sobie żyję. Ja przeważnie wypisuję ręcznie, ale też bym wkleiła to na kartce, no bo tak niewygodnie z tą ozdobą. Docięłabym kawałek papieru, na którym wypisałabym życzenia i dopiero później wkleiła tutaj. No i dobra, patrzę tylko, czy mi się moje kropelki nie rozmyły, ale nie. No i słuchajcie, możecie sobie jak najbardziej napis dodać, tak? Wyobraźcie sobie, że to jest nasz napis Ania i Paweł. On może być tu, on może być tu. On może być w różnych miejscach. Może być tu wychodzić od spodu, po prostu sama data ślubu. Możliwości jest mnóstwo. Sięgnę jeszcze po tą drugą kartkę. Tu mamy i kartkę na komunię, i mamy kartkę na ślub. Widzę, że ta lampa tak mocno grzeje, tak mocno, słuchajcie. Ja spróbuję ją troszkę ściemnić. Bo ta tekturka aż taka biała się wydawała, słuchajcie. No, może teraz troszkę za żółto się zrobiło. Przybliżę wam troszkę. Ale tekturka nie jest biała. Tekturka jest taka w kolorze tekturki. Mamy dwie kartki, jedną na komunię i jedną na ślub. Malwina pisze, że oryginalny kształt tła. No dziękuję. Już wcześniej, jak sobie wrócisz, to rozmawiałyśmy, nie wiem, czy byłaś od początku, że tutaj możliwości jest mnóstwo. Można by to fajnie sercem wyciąć, wykrojnikiem. To zależy, jakie macie wykrojniki. Może być serce, może być owal, może być dosłownie każdy wykrojnik, jaki posiadacie. Ja takich wykrojników nie mam. Mam tylko te w sumie podstawowe koła, jakiś kwadrat. Kwadrat mi tutaj nie bardzo pasował. Chciałam coś okrągłego. Owal mógłby być. To serce fajnie sobie wyobrażam, że mogłoby wyglądać. Wcale nie musi być to na dole, może to być bardziej tu ze środka wycięte i też to fajnie wyjdzie. No i dobra, to co? Ja się z wami będę żegnać już na dzisiaj. Kartkę zrobiliśmy. Na pewno pojawi się post konkursowy, słuchajcie. Post konkursowy na grupie Lubię Scrap and Me i dla kogoś, kto wykona pracę na podstawie dzisiejszej transmisji, ten będzie miał możliwość wygrać fajną niespodziankę przygotowaną przez Scrap and Me. A ja się z wami żegnam i widzimy się niedługo. Będziemy robić fajną kartkę. Czy mogę wam już coś zdradzić? Nie wiem. Czy chcecie, żebym wam coś zdradzała? Czy mam was zaskoczyć? W ogóle mam już chyba ze 2 albo 3 projekty przygotowane i zastanawiałam się, słuchajcie, jeszcze przytrzymam was chwilę, dopóki jesteście. Czy na przykład nie zrobić wam takiej ankiety na grupie? Bo ja się sama na przykład nie umiem zdecydować na projekt. Żebyście wy zdecydowali, w której kolejności będziemy to robić. Wiecie, ten projekt. Który projekt? Że wy zdecydujecie. To nie, że później tego drugiego nie zrobimy. Oczywiście, że go zrobimy, tylko może kiedy indziej. Żebyście wy zdecydowali, jaki projekt będzie następny. Może za jakiś czas, jak wam ten pomysł się spodoba, to byśmy zrobili taką ankietę. Myślę, że na następny projekt to już jest trochę za późno, bo ja już mam w sumie przygotowane. A widzę, że chcecie posłuchać. No to zrobimy sobie, słuchajcie, kartkę ślubną. Bo zaczyna się nam sezon ślubny, ale
Nie wiem, czy zauważyliście, ale moje kartki są na tyle uniwersalne, że tak naprawdę z tej kartki ślubnej, którą będziemy robić, równie dobrze może to być kartka urodzinowa. W moim wypadku będzie to kartka ślubna i będzie miała nietypowy kształt. Ale więcej Wam nie powiem. Ja będę korzystać, nawet jeszcze nie wiem z jakiej kolekcji. Prototyp już mam, ale to wcale nie znaczy, że będę robiła drugą kartkę z tej samej kolekcji. Na pewno będzie to kolekcja ze Scrap and Me. Słuchajcie, zaskoczę Was. No i myślę, że wiecie co? Myślę, że później może byśmy sobie taką ankietę zrobili. Jak nie zapomnę o tym, to nie jest tak zawsze, że ja mam więcej projektów, wiecie, 3-4 projekty już przygotowane albo jakiś mi pomysł w głowie. Ale akurat mi się teraz niedawno dużo tych projektów, pomysłów mi się zebrało. I może coś takiego. Okej, ale na razie na dzisiaj wystarczy. No to już zdradziłam Wam już, że na następnym spotkaniu będziemy sobie robić kartkę ślubną w nietypowym kształcie. To na dzisiaj wszystko. Będę się z Wami żegnać. Życzę Wam miłego wieczoru i do następnego. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Pa, pa.